No dzisiejsza jazda będzie troszkę inaczej wyglądała od pozostałych dwóch odcinków. Jesteśmy w Polsce, w Krakowie. Jest piękny, słoneczny dzień w lutym. 3 stopnie na zewnątrz, więc tak, dyskusyjna pogoda rowerowa. Ale jak na to, co luty może zaoferować rowerzyście, jest naprawdę nieźle. Stąd właśnie kilka osób, między innymi z Krakowa i z Bochni, gdzie wybierają się do Brzeźnicy. Brzeźnica jest fantastycznym ośrodkiem rowerowym. Góra ma około 85 metrów vertical dropu. I jak sobie można wyobrazić, otwiera to wspaniałe możliwości grawitacyjne. I tak też jest tutaj, tak jak na większości tego typu gór, tak tutaj też jest. Główną osobą, która umożliwi tutaj nam dzisiejszą zabawę, jest Bartek, który też wystąpi prawdopodobnie na filmie. Bartek przez ostatnie 2 albo 3 lata wytyczył 10 albo 12 linii w Brzeźnicy. Uważam, że ta praca w ogóle powinna przejść do kanału polskiego kolarstwa górskiego, bo mieć takie zacięcie i żeby wyrzeźbić tak spektakularne linie na tak niewielkiej górze, to jest naprawdę coś. No więc to tyle tytułem wstępu. Ja ci spróbuję jak gdyby pokazać niesamowitość tej miejscówki. Puziek, no to opowiedz nam trochę o miejscówce, bo jeżdżę sobie tutaj po tym lesie i no uciechę z tego powodu, bo jest to fajna, blisko miejscówka. Tak. Ma zróżnicowane przede wszystkim trasy. Można się pobawić, można poskakać, można popedałować, można przyświrować. Generalnie las jest podzielony na dwa jakby segmenty. Jeden segment jest taki bardziej freeride'owy, do którego jedziemy w pierwszej kolejności. Traski bardziej strome, bardziej skoczne. Drugi segment jest po drugiej stronie lasu. I tam są nieco dłuższe trasy, ale jest mniejsze nachylenie. Jest ekipa. Bardzo proszę. Tu należy przedstawić. Dobry. Maślanka. Cześć. Bartek. Ręki mi nie podałeś. I wicemistrz Polski. Ja nie muszę mi podać. A która to jest linia? Ja się pytam. Jest za dobrze. To może zaprezentujemy, jak wygląda ta sekcja. Więc sekcja wygląda tak, że trzeba się napędzić i nie hamować. Tam są dwie hopeczki. Tu jest takie wybicie, jakby ktoś chciała nie mógł, a tam gdzie jest maślak, tutaj zaczynamy lądowanie. Tutaj należy dodać, że tylko nielicznym szczęśliwcom udaje się dolecieć do lądowania. Zdecydowana reszta albo rezygnuje w ostatniej chwili, albo ląduje mniej więcej tutaj i wówczas jest wykonywany test zawieszenia, to znaczy czy rower odbije tak, że się przeleci przez kierownicę, czy nie. No ale tak jest trochę, nie? Test i tłumienia i... To wszystkiego to jest test. Tłumienia łokci, kolan, stawów i zawieszenia. O, jedzie Bartek. Szalony. O, jak skleił. O, jedzie mały pociąg. Oj, tu chłopaki bardzo agresywny styl zapodają. O, to trzeba szybko najechać? Nie.
Krzysiek najlepiej na podwórku wykonuje whipy. O czym się zaraz przekonamy. A to szalone było. O, a to już skakaliśmy to, czy nie? Ja myślałem, żeby podbić i żeby to skakiwać. Dokładnie. Nie, bo chcę ściągnąć tą warstwę, która się rozmokła. No. Tak wygląda praca w lesie w Brzeźnicy. A powiedz mi, a myślałeś kiedyś o jakichś większych narzędziach, czy nie bardzo? Znaczy to jest akurat takie zostawione tutaj specjalne, na siebie takiego, inne narzędzie no. Gdzie indziej. A czyli masz, ale mniejsze są te inne, czy większe? Oj, ale tu widzę, że tutaj jest też dla odważnych. Jest to, to jest taka linia bardziej, bym powiedział, na psychikę. Ale nie no, powiem wam, że najazd też jest taki spory. A to bardziej to tutaj spod drzewa się zapyta. Spod drzewa startujemy. Nie, tego dalej też tu. No, co mogę powiedzieć, no. Szybko tam i wziął. Dokładnie. Patrz jak on idzie. Strasznie szybko. Uo-ho-ho-ho. O, już kurwa. Ale go zmieliło. Bartek, jesteś tam? Bo ja trochę przeleciałem. Strasznie szybko jechałeś, muszę ci powiedzieć. Jesteś z nami? Jesteś? No. Mam manetkę trochę popuścić. Bartek, za długo gaz trzymałeś, Pepsi. Za długo, Bartek, za długo na gazie było. Ja też widziałem tego korzenia. Poczułem to na krzyżaku. Poczułeś się rozpędzali na pytę, bo wiesz, bo jeszcze tego nie mamy oblatanego tak naprawdę. Dokładnie, wiesz. Dokładnie. Nie mamy tego wyczutego, rozumiesz? To zawsze, zawsze tam nam brakowało prędkości. Zawsze, no zawsze, zawsze było klasy. Nas hamowało i nagle żeśmy stali faja pełna, no wiesz. Co panowie, jakieś da podsumowań dzisiejszej jazdy? Było trochę szybkich linii, trochę było też skoków. Były też drifty. Drifty były też efektowne wywrotki. A czy była jedna efektowna wywrotka? Ale nie było jazdy pod górę. No nie było jazdy pod górę. No i wiesz co, ja nie wiem, czy jestem jakoś załamany z tego powodu. Ale co? Myślę, że jeszcze to powtórzymy, ale myślę, że nie jakoś super szybko. Kolega Huziek nam pokazał kilka dzisiaj sztuczek. Kolega Huziek musi wykopać parę liniowych. Tak. Kolega Maśniak nam nie pokazał kilka sztuczek, Bartek wam pokazał kilka sztuczek, znaczy jedną sztuczkę. Przerobimy tą miejscówkę na bardziej freeride'ową. Na bardziej freeride'ową. No, mają presję na podjazdy, ale warunków tak. Nie było do podjeżdżania. Warunków było więcej do powygłupiania się. Tak. Co zobaczycie na filmie. Ale cały czas jestem pod wrażeniem, jak to jest możliwe, że na 70 czy 80 metrowej górze można porobić tyle linii. Wrócimy, jak będzie więcej liści. Jeszcze więcej. Na drzewach? Tak. Czy na trasie? Na drzewach. Na drzewach. Czyli jak się zazieleni. Peace out.